lipca 2015 roku. Witam zastępującego pana burmistrza, pana wiceburmistrza Skarbowska. Witam serdecznie wszystkich państwa radnych. Witam panią skarbnik, panią sekretarz, państwa sołtysów, media, obsługę prawną, panie z biura prawa. Szanowni państwo, stwierdzam forum, na podstawie którego może prawomocnie obradować Rada Miejska w Połowie. Czy państwo radni zgłaszają uwagi co do prawidłowości zwołania samej sesji? Dziękuję. Stwierdzam, że sesja została zwołana prawidłowo. Porządek obrad został państwu dostarczony. Sesję zwołano na wniosek pana burmistrza. W dniu 23 października do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Połowie w dniu 29 października, czyli dzisiejszej, wpłynął następujący wniosek burmistrza gminy Wołów. Na podstawie paragrafu 28 uchwały nr 34 przez 222 przez 2012 Rady Miejskiej w Połowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Wołów, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 21 października 2012 roku, pozycja nr 4089. Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 przez 20 przez 2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Wołów na 2015 rok. Wszystkie komisje stałe wyraziły opinię co do przedmiotowego projektu uchwały na posiedzeniach swojej komisji. Kto jest za przyjęciem wniosku pana burmistrza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto z państwa się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że rozszerzyliśmy program dzisiejszej sesji. W dniu 28 października 2015 roku do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Łowie dzisiejszej wpłynął następujący wniosek burmistrza gminy Wołów. Na podstawie paragrafu 28 uchwały nr 34 przez 222 przez 2012 Rady Miejskiej w Łowie 29 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Wołów, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 21 października 2012 roku, pozycja nr 4089. Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 82 przez 2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie emisji obligacji. Komisje stałe nie wyraziły dotychczas opinii do przedmiotowego projektu uchwały. W związku z powyższym będziemy zobowiązani do zaopiniowania projektu przedstawionego przez pana burmistrza, ale zanim zwołamy, przepraszam panie mecenasie, czy powinniśmy rozpocząć od przerwy i od zaopiniowania, czy od poszerzenia porządku obrad dzisiejszej sesji, co do o ten punkt? Mając nie mamy poszerzenia, czy zagłosowali powinni zagłosować przyjęcie pana burmistrza? O samym poszerzeniu. Dziękuję panu bardzo. W związku z opinią pana mecenasa proszę państwa radnych o zajęcie stanowiska. Kto jest państwa za przyjęciem wniosku pana burmistrza? Pytanie jedno. Tak. Kiedy ten projekt został już zrobiony? Bo wczoraj w tygodniu do komisji projekt na miejscu obecny i tak nie było. To znaczy, nie, nie, 28, czyli wczoraj. Ja to przeczytałem. Wczoraj komisji mieliśmy i takie radni nie przekazał tej projektu. Tylko, że trudno mi jest powiedzieć co do godziny, bo te informacje nie to może do dnia. Nie, no to wczorajszy dzień, także no proszę państwa, jak były komisje, no to nikt nie stał na przeszkodzie, żeby ten wniosek wpłynął po zakończeniu komisji, prawda? Także proszę jeszcze raz. Przepraszam, pan burmistrz, zanim będziemy poddawali głosowanie, pan burmistrz wyjaśni tę sytuację. Jeśli można, na posiedzeniach komisji, przynajmniej na tych, których ja byłem, była pani skarbnik pytała państwa radnych, że tego rodzaju sprawa wpłynie, tylko była kwestia jeszcze uzgodnień z Regionalną Izbą Obrachunkową, ponieważ wczoraj te uzgodnienia zostały zakończone, dopiero wczoraj mógł być sporządzony projekt uchwały i dlatego on nie był przedmiotem formalnych obrad komisji. Powracamy do głosowania. Kto z państwa radnych jest
za rozszerzeniem porządku obrad o wniosek pana ministra. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Dziękuję państwu. Wiedzą, że wniosek pana burmistrza został przyjęty. W związku z wpłyniętym projektem uchwały ogłaszam 10-minutową przerwę, która może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Zarządzam przerwę. Proszę o zwołanie w tej chwili wspólnych komisji odnośnie zaopiniowania projektu. Dziękuję. Wycieram posiedzenie stałe Komisji Rady Miejskiej w Łowie odnośnie w sprawie zmiany uchwały nr 14/82/2015 roku Rady Miejskiej w Łowie z dnia 17/07/2015 roku w sprawie obligacji misji edukacyjnej. Proszę bardzo, burmistrzu, czy pani skarbnik coś od pani może powiedzieć? Szanowni państwo, w uchwale tej pierwotnej z 17 lipca 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych paragraf 6 punkt 2 precyzował sposób wydatkowania środków związanych z zakupem obligacji w następujący sposób, że środki te zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Wołów w roku 2027 lub z przychodów pochodzących z emisji obligacji, pożyczek lub kredytów zaciągniętych w latach kolejnych. Po doprecyzowaniu tutaj treści przede wszystkim bank PKO wykluczył możliwość finansowania tych wydatków związanych z wykupem obligacji poprzez to słowo lub z przychodów, dlatego że żeśmy w wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowali przychodów. W związku z czym ten paragraf 6 punkt 2 musiał ulec zmianie w sposób następujący, jak macie państwo zaprezentowany w chwili obecnej. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Wołów w roku 2027 i taka przedmiotowa zmiana jest konieczna do tego, żeby móc te emitowane papiery wartościowe fizycznie wyemitować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy państwo radni mają pytanie do projektu uchwały? Nie widzę. Głosują komisje, poszczególne komisje. Komisja Finansów, kto z państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę bardzo, następne komisje. Komisja Ryzyka, kto z państwa za? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, dziękuję. Komisja Praw Obywatelskich, kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję. Komisja Oświaty i Kultury, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Komisja Rolnictwa, kto z państwa za? Jednogłośnie, dziękuję. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem uchwał zamykam posiedzenie Komisji Stałej Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję państwu. Po przerwie zdaniem obrady Sejmu. Funkcja przerosła i przewidziała. Czas państwa proszę przyznać przycisk jeszcze. Szanowni państwo, temat wyborów był dość często obecny w różnego rodzaju rozmowach, także proszę się nie dziwić, przepraszam, to jest zwykłe przejęzyczenie, nie przerost formy nad treścią. Przyjdziemy do przejęcia protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Łowie dnia 30 września 2012 roku. Protokół został wyłożony w biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu?
Kto jest przeciw? 17 jest za. Kto jest przeciw? Jest. Kto się wstrzymał? Dobrze. Dobrze, jeszcze było za. Dziękuję Państwu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Czas dla samorządu wsi. Udzielam głosu Panu Burmistrzowi. Spotkanie z samorządem wiejskim, z sołtysami. Myślę, że tematy były wyczerpujące. Widzę, że kilku sołtysów jest jeszcze, więc jeżeli coś z tego chcieliby wnieść na forum Radę, to bardzo proszę. Nie ma głosu. Bardzo proszę Państwa, sołtysi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Stan realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Udzielam głosu Panu Burmistrzowi. Tak, przepraszam bardzo. Przeoczyłem poprzedni punkt. Sprawozdanie z działalności budżetu NWO za okres od 17 września do 20 października 2015 roku. Bardzo proszę Panu Burmistrzowi. Sprawozdanie Państwo otrzymali w materiałach. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja część rzeczy przekażę razem z informacją o realizacji inwestycji. Teraz? Bardzo proszę Pani Sekretarz. Sekretarz chciał jeszcze zadać głos. Dziękuję Panie Przewodniczący. W tej chwili rozdane zostały do Państwa takie arkusze, które są świeżą sprawą, ponieważ wracam ze spotkania lokalnej grupy działania tutaj na Łęku Podrzańskich. Odbywają się w tej chwili prace nad lokalną strategią rozwoju na lata 2016-2023. Chcemy, żeby mieszkańcy gminy Wołów włączyli się w tworzenie tej lokalnej strategii rozwoju. Stąd też propozycja dla Państwa, ale również dla znajomych, dla mieszkańców, żeby wnosili uwagi czy też propozycje do tej lokalnej strategii rozwoju. Jest to formularz, który przewiduje możliwość złożenia propozycji do wpisania do lokalnej strategii drogą elektroniczną. Są tutaj numery telefonów do biura LGD. Również ja się oddaję do dyspozycji, jeżeli byłyby jakieś pytania, jeżeli Państwo chcielibyście porozmawiać, podyskutować. Jeśli chodzi o LSR i możliwość pozyskania środków w kolejnym okresie finansowania, jest to możliwe zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i JST. Jest to początek prac nad LSR-em. Ostatecznie ma być złożony 30 grudnia. Jest chwila czasu na popracowanie, przedyskutowanie, konsultacje. Zapraszam też serdecznie dzisiaj o 17:00 tutaj w sali sesyjnej. Odbędą się warsztaty dotyczące prac nad lokalną strategią rozwoju. To jeśli chodzi o nasz udział w lokalnej grupie działania krajowej Podrzańskiej. Pragnę również Państwa poinformować, że Urząd Miejski w Wołowie otrzymał poświadczenie stosowania metody CAF. Część z Państwa może już tą informację podjęła, natomiast jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dokonaliśmy jako urzędnicy samooceny według metody CAF rekomendowanej przez Ministerstwo i uzyskaliśmy również poświadczenie wydawane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako jeden z 16 samorządów w kraju. Stąd też uważamy, że jest to ogromna nobilitacja, ale również ogromne wyzwanie do dalszego doskonalenia. Mam nadzieję, że również jako interesariusze w przyszłości będę mogła Państwa jako radnych włączyć do prac nad samooceną, do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy co? Bardzo proszę. Pytanie do Pani Sekretarza a propos tej lokalnej grupy działania. To jest program rozwoju obszarów wiejskich, natomiast to jest tylko nazwa projektu obszary wiejskie. Dotyczy to także miasta, czy to tylko dotyczy te projekty, które mogą dotyczyć wsi na terenie gminy? Jak najbardziej.
najbardziej dotyczy to obszaru wiejskiego, natomiast zgodnie z rozporządzeniem dotyczy to miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Również miasto się łapie. Dziękuję. Szanowni Państwo, możemy przejść do kolejnego punktu. Lista realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Bardzo proszę Panie. Proszę Państwa, przekażę Państwu informację według załącznika numer 3, najświeższego, pokazując w jakim momencie znajdujemy się w odniesieniu do tego załącznika dotyczącego inwestycji, załącznika budżetowego oczywiście. Dział Transport i Łączność, drogi publiczne wojewódzkie, chodnik w Bożeniu został wykonany, zakończony. Jeżeli chodzi o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 przez całe miasto, jest to ostatni okres projektowania, ostatnia faza projektowania. Niestety okazało się, że nie do przeskoczenia są wymogi środowiskowe, w związku z tym jesteśmy zmuszeni podzielić to zadanie na kilka etapów i ostatnio odbyła się w DSDiK Rada Techniczna, na której projektanci zaproponowali podział tego zadania na odpowiednie etapy. Myślę, że DSDiK to przetrawi dość szybko i ostateczne decyzje zapadną w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, tak że będzie można proces projektowania zakończyć i zacząć starać się o pozwolenie na budowę. Te problemy środowiskowe wynikają z przekroczenia norm hałasu na niektórych odcinkach przebiegu drogi 338 przez miasto. Wybraliśmy wariant taki najmniej inwazyjny w tkankę miejską, to znaczy, który nie przewiduje żadnych wyburzeń. Natomiast no, wymogi środowiskowe są bezwzględne i tutaj nie uda się uniknąć, więc stosujemy pewną taką protezę polegającą właśnie na etapowaniu prac inwestycyjnych, wykonawczych. Natomiast pozytywną informacją jest to, że mamy już w projekcie budżetu województwa przyszłorocznym środki preliminowane. Również w wieloletnim planie finansowym zobowiązanie województwa do umieszczenia środków na lata kolejne, ponieważ realizacja najprawdopodobniej będzie w ciągu 3 lat. Ja przypominam, że rzecz nie dotyczy wyłącznie samej drogi, samej jezdni, ale również infrastruktury podziemnej przebiegu drogi. Dlatego też jest to zadanie, które tak czy siak musiało być rozłożone na kilka sezonów budowlanych. Kolejna rzecz to jest przebudowa drogi wojewódzkiej 338 w Starym Wołowie. Dokumentacja została zakończona i jest w procesie pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy w przebiegu drogi wojewódzkiej 340, mówimy tutaj o drodze między rondem Bukolc a rondem Kantele. Jest na etapie projektowania. W przyszłym tygodniu odbywa się ostatnia rada techniczna, która ma również zaklepać ostatnie uzgodnienia przed zakończeniem projektowania. Drogi publiczne gminne. Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ulicy Żeromskiego. Dokumentacja jest zakończona, jest już również pozwolenie na budowę, właśnie świeżo wydane. Nie zostało na razie podjęte prace nad dokumentacją dotyczącą zaułka zielonego w Wołowie. Uzależniamy to od decyzji i budżetu przyszłorocznego. Jeżeli w przyszłym roku zapiszemy do realizacji to zadanie, to dokumentację rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Parking przy ulicy Trzebnickiej w
Wołowie. Tu oczekujemy na przekazanie działki i jeszcze rzecz do końca nie jest doprowadzona. Mówię o formalnościach z województwem. Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do gruntów rolnych, to to, co było przewidziane na rok bieżący, zostało zrealizowane. Natomiast pozostałe działki dotyczące Krzyginy Wielkiej, na razie na przyszły rok jest przewidziany milion. Ten milion jest pewny, natomiast o pozostałe środki, tam jeszcze dość sporo tych dróg jest do wykonania, no będziemy musieli starać się na przyszły bądź kolejny rok. Tak jak mówiłem na początku, jest to duże zadanie kilkunastu milionowe i ono było od początku przewidywane na kilka etapów. Zależy to od tego, jak województwo w swoim budżecie będzie w stanie przewidzieć środki. W takim tempie też my będziemy realizowali to zadanie. Ono jest w 100% realizowane ze środków zewnętrznych. Organizacja ruchu wraz z przebudową nawierzchni, budową parkingu przy ulicy Kolejowej w Wołowie. Można powiedzieć, że jest tutaj projekt gotowy, ale my go jeszcze nie zamykamy całkowicie, ponieważ on się łączy z całą przebudową dworca kolejowego, z utworzeniem centrum przesiadkowego i zakończeniem projektowania czekamy do ogłoszenia pewnych zasad związanych z funduszami europejskimi. Po prostu musimy projekty dostosować do wymogów, tak żeby się zmieścić w tych kryteriach do współfinansowania ze środków europejskich. Więc procesy projektowe trwają, ale ich nie zamykamy. Przebudowa Alei Obrońców Lwowa jest w realizacji do końca listopada. Temat ma być zrealizowany w tym roku, rozliczony. Chodniki wraz z konserwacją nawierzchni na ulicy Komuny zakończony temat, jak Państwo wiecie. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiążu jest umowa, już po rozstrzygnięciu jest podpisana umowa na realizację, także po Wszystkich Świętych wykonawca wchodzi. To jest ulica Piastowska. Dwie drogi w Starym Wołowie, część, to znaczy zostały dwie drogi do zrobienia i również umowy są podpisane. Pozostałe drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Starym Wołowie zostały wykonane już i rozliczone. Co my tu dalej mamy? Również w Golinie została droga wykonana, również w Moczydlicy Dworskiej, włącznie z poszerzeniami pewnymi, ponad to, co było pierwotnie preliminowane. To samo dotyczy Pełczyna. Droga dojazdowa przy ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie, razem z parkingiem, sprawa zakończona, wykonana. Przebudowa drogi przy ulicy Garwolskiej w Wołowie, dokumentacja techniczna i przebudowa drogi przy ulicy Objazdowej w Wołowie, dokumentacja techniczna. Wszystko jest gotowe i jutro nastąpi złożenie wniosku, robimy to razem z powiatem i z nadleśnictwem, jutro nastąpi złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ to w ramach setniówek będziemy chcieli wykonać. Należy kciuki tylko trzymać, żebyśmy się przecisnęli. Przebudowa drogi przy Lipowej wykonane, to samo dotyczy ulicy Metalowej. To jeżeli chodzi o drogi. Z zakresu turystyki mamy trasę rekreacyjno-turystyczną Wołów-Lubiąż. Jesteśmy na ostatnim etapie opracowania dokumentacji. Tutaj mamy pewną niedogodność znaczną w ostatnim odcinku już na terenie Lubiąża, ponieważ wskutek protestowania przez DSDiK decyzji komunalizacyjnych, czy może nie komunalizacyjnych, ale decyzji przekazujących ostatnią działkę w przebiegu kolei, a to w
ta działka również obejmuje część drogi wojewódzkiej. Niestety nie możemy nabyć tej ostatniej działki, która, na której chcieliśmy zakończyć właśnie tą ścieżkę Wołów-Lubiąż, szlakiem byłej kolei. W związku z tym będziemy musieli po prostu ulicami Lubiąża na razie przeprowadzić ten ostatni odcinek. No, jest to pewna niedogodność, ale tutaj można powiedzieć, że kończymy ten proces projektowy i w takim stanie na razie go zakończymy, tak żeby być gotowym na możliwość złożenia go w konkursie na dofinansowanie ze środków europejskich. Gospodarka mieszkaniowa, następny dział. Garaże przy ulicy Korzeniowskiego są zakończone. Projekt budynku dworca PKP trwa po zaakceptowaniu koncepcji, bo to był pierwszy etap, projekt koncepcyjny, trwa już przygotowanie projektu budowlanego. Jak mówiłem, robimy to razem z drogami i nie spiesząc się specjalnie, chcemy, żeby to wszystko się wpasowało w wymogi związane z dofinansowaniem. Tutaj mamy dalej, co my tu mamy dalej? Dalej mamy dwa elementy z termomodernizacją wpisane, ale to są już tylko płatności, wydatki inwestycyjne, bo one, oba te etapy zostały zakończone, jak Państwo wiecie. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Kąty. Jest końcówka realizacji. W listopadzie to zadanie zostanie zrealizowane do końca. Budynek zostanie oddany do użytkowania. Mamy tutaj również plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów. Projekt został praktycznie przez projektanta doprowadzony do stanu uzgodnień, więc w najbliższym czasie zostanie przekazany do uzgodnień. Po uzgodnieniach będzie wyłożony i nastąpi dalsze procedowanie. Chcę też powiedzieć, że w przyszłym miesiącu będziemy chcieli przystąpić do zmiany planów w zakresach, które dotyczą zamierzeń inwestycyjnych, publicznych zamierzeń inwestycyjnych i paru korekt, które zostały wykryte jako no, pewne błędy przy tej okazji też. W ciągu początku listopada te zostaną zidentyfikowane te wszystkie elementy i przystąpienia zaproponujemy Państwu na listopadowej sesji. Co tu dalej mamy? Oświata i wychowanie osobno. Tu jest też przebudowa budynku Hartka Pucharka w tym zakresie związanym z wymogami budowlanymi, nie modernizacją energetyczną, to też jest zakończone. Ogrodzenie przed budynkiem szkoły przy ulicy Trzebnickiej w trakcie realizacji. Oprócz ogrodzenia będzie tam również wiata przystankowa zrealizowana dla młodzieży, ponieważ tak jak dzieci przyjeżdżają, to od razu idą do szkoły, zresztą autobusy przyjeżdżają stopniowo, więc tutaj takiej potrzeby nie ma. Natomiast jak dzieci oczekują na autobus, no to muszą być chronione przed wpływami atmosferycznymi, przed deszczem czy wiatrem, więc realizujemy tam dużą, ładną wiatę. Czasem też cała wycieczka oczekuje na autobus, więc będzie to wiata taka, no, rzeczywiście na wymiar potrzeb. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział. Dokumentacja dotycząca sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie, Krzywy Wołów, Ludowa Wiejska, Gajowa jest gotowa i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. To jest związane z przebudową drogi 338. Wszystko musimy spiąć razem do kupy, jak wcześniej mówiłem. Rozbudowy i
i uzupełnienia, jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne i wodociągowe. To przygotowujemy w tej chwili sieci wodociągowe przy ulicy Polnej Magazynowej. To jest taka większa część. Dokumentacja jest też przy końcu realizacji. To jest związane z inwestorami, którzy kupują bądź zamierzają kupić działki przy ulicy Polnej na inwestycje przemysłowe. Zakup i montaż oprogramowania wraz z kierownikiem do obsługi stacji uzdatniania wody w Łowie jest zrealizowany. To jest automatyka dla SUW. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulic, to solary w Lubiążu są zrealizowane w całości. Również rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołów. Wszystko jest zrealizowane oprócz końcówki Warzęgowa, która jest w trakcie. Już tam ostatnie, że tak powiem, czynności związane z tym wszystkim. Kultura fizyczna, dział. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to tak, Ruski Plac jest wreszcie, mam nadzieję, że trzeci przetarg zakończy się sukcesem i wyłonimy wykonawcę. Spłynęły oferty, więc myślę, że tym razem już nie będzie żadnych niespodzianek. Jeżeli chodzi o Królowa Sportu w Wołowie, czyli modernizację obiektów i rozbudowę lekkoatletycznego, mówimy o stadionie, to trwa realizacja. W tym roku stosunkowo niewiele uda się zrobić ze względu na koniec sezonu budowlanego, ale rozliczymy te środki, które otrzymaliśmy z zewnątrz i to jest najważniejsze, to się uda rozliczyć. Natomiast z wiosną ruszymy z końcem, żeby zakończyć to zadanie. To jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy oprócz oświaty. Jeżeli chodzi o oświatę, to tak Państwu powiem. Jeżeli chodzi o remonty w placówkach oświatowych w czasie wakacji, to one zostały wykonane na kwotę 400 tysięcy złotych około. W zaokrągleniu w tym było tak, w Zespole Szkół Publicznych w Łowie renowacja parkietów sali gimnastycznej. No i ten wykonywane ogrodzenie przy szkole. Jeżeli chodzi o szkołę numer 2, remont dwóch pomieszczeń za 24 tysiące. Jeżeli chodzi o szkołę w Mojęcicach, wymiana pieca centralnego ogrzewania za 55 tysięcy. Jeżeli chodzi o gimnazjum imienia Jana Twardowskiego w Łowie, remont pomieszczeń, łazienki, jednej z łazienek, sali gimnastycznej za 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o szkołę Królowej Jadwigi w Warzęgowie, ogrodzenie przy szkole 14 tysięcy. Jeżeli chodzi o przedszkole Chatkę Puchatka, to jest dostosowanie pomieszczenia kuchennego do zmywania termosów 10 tysięcy. W przedszkolu numer 2 Słoneczko, modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, to są po modernizacji energetycznej, taka estetyzacja i tam mogliśmy zamieścić tylko te elementy, które miały efekt energetyczny, natomiast resztę w innym trybie i tutaj są właśnie te remonty i modernizacje za 56 tysięcy, kuchenne, to chodzi o salę i korytarze, i kuchenne za 88 tysięcy, schody wewnętrzne za 14 tysięcy, łącznie 158 tysięcy na dokończenie i uzyskanie pełnego efektu w przedszkolu Słoneczku. Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu to był remont korytarza, malowanie sal lekcyjnych, remont klatki schodowej, korytarzy i pomieszczeń kotłowni. To jest podobna sytuacja jak w przedszkolu Słonecku, są to prace poza modernizacją energetyczną i partnerstwem publiczno-prywatnym i remont pomieszczeń kuchennych. Stary Wołów, wymiana oświetlenia w korytarzach szkoły, remont sal lekcyjnych wraz z remontem pomieszczeń kuchennych, malowanie klatki wejściowej przy sekretariacie, remont schodów wejściowych do budynku. Zespół Szkół Publicznych w Wołowie,
Tutaj jeszcze oprócz tego, co już mówiłem, to jest remont izolacji, zewnętrznej izolacji budynku, prac zabaw ramowo-żywieniowego programu Rolnicka Szkoła, to najpoważniejsze zadanie wykonane za 182 tysiące blisko z udziałem budżetu państwa, no, drobne remonty pomieszczeń szkolnych. Szkoła podstawowa numer 2, remont w dachu z dociepleniem. Drugie piętro z pomieszczeniem biblioteki. Izolacja budynku również tutaj jest umieszczona. Nowe drzwi do pomieszczeń klasowych. Niektórych oczywiście i remont sekretariatu z przeparkowaniem, jeżeli chodzi o informatykę. Warzyngowo okna w sali gimnastycznej. Częściowy remont dachu, malowanie sal lekcyjnych. To są najpoważniejsze pozycje zrealizowane, bądź niektóre są na końcowym etapie realizacji, już tu nie wymieniam, ale one wszystkie są rozpoczęte co najmniej i będą w tym roku wykończone. Chatka, puchatka, zakup urządzeń na plac zabaw i słoneczko w Wołowie. To już chyba wszystkie omówiłem wcześniej, a jeszcze tutaj jest remont kanalizacji. Gdzie wcześniej i co? I tyle chyba. Izolacja budynku też jeszcze tutaj jest umieszczona. To tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę pani. Ja mam pytanie. Dziękuję. Ja mam pytanie dotyczące dróg. To, o czym pan burmistrz mówił na samym początku. Ja mam trzy pytania. Czy zadać je, czy osobno? Pierwsze moje pytanie dotyczy drogi 338, a dokładnie tego etapu na ulicy Kościuszki. Tam się pojawił taki problem bezpieczeństwa, który zgłaszają mieszkańcy. Natomiast ja mam świadomość tego, że dopóki się ten remont nie zacznie, to tak naprawdę nie ma o czym mówić. O znakowaniu, tak, bo to jest w trakcie i trwają prace nad tą inwestycją. Tak, w związku z tym moje pytanie jest takie, kiedy możemy się spodziewać takiego wejścia, rozpoczęcia prac na tym pierwszym odcinku drogi 338? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy wyboru, tak? Ponieważ powiedział pan burmistrz, że ulica, dokumentacja na ulicy Żeromskiego została zrobiona, no i super. Natomiast jest koniec października i dokumentacja na zaułek zielony nie została wykonana, a my tą dokumentację już przekładamy z roku 2000, ona pierwotnie była 14 wpisana, więc, a Żeromskiego wprowadziliśmy w tym roku do budżetu. W związku z tym, dlaczego taka decyzja, że to cały czas czeka, wisi, chociaż już drugi rok mieliśmy tą drogę wykonywać, dokumentację. Natomiast też przesunięta była wykonanie dokumentacji na ulicę Braci Korczyńskich. Ja nie mam teraz tego spisu przed sobą, ale ona na pewno była wpisana na budżet tego roku, bo ona była przesunięta też z poprzedniego roku. Natomiast pan burmistrz o tej drodze nie wspominał. Tam była zaplanowana tylko dokumentacja, więc moje pytanie jeszcze o tą dokumentację na ulicę Braci Korczyńskich. Dziękuję. Jeżeli chodzi o drogę 338, to powiem tak. Myśmy planując to zadanie jako całość, zakładali, że zaczniemy od ulicy Kościuszki, bo ona jest w najgorszym stanie, nawierzchnia jest w najgorszym stanie. A również tam są sieci do wykonania i spółka czeka też na możliwość wymiany sieci wodociągowej. Ciągła awaria, znowu była awaria, bodajże przedwczoraj tam. Teraz w związku z koniecznością etapowania tych prac i dostosowania ich do pewnych wymogów finansowych, bo to jest tak spięcie, powiem wprost, nie możemy odcinku powyżej kilometra robić, bo do kilometra nie wymagane są środowiskowe uzgodnienia tak szerokie jak na większe odcinki, więc tutaj nas trzyma te kilometrowe odcinki, ale też pewne wymogi związane z możliwością pozyskiwania w różnym trybie pozwoleń na budowę bądź zgłoszeń i wiemy już na pewno, że pierwszy odcinek to będzie właśnie od strony Starego Wołowa. Zaczniemy. Czy uda się do tego odcinka dołączyć drugi odcinek z drugiej strony? To jest przedmiotem jeszcze uzgodnień z DSDiK. Co do bezpieczeństwa,
i zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania tego remontu, to za wcześnie o tym mówić. Oczywiście mamy pewne wyobrażenia, ale je trzeba będzie zarówno z zarządcą drogi, czyli z DSD i tak już uzgodnić, jak i z wykonawcą, do możliwości wykonawcy, do tempa wykonywania prac dostosować. Ale zdajemy sobie sprawę, że jest to poważne zadanie i będzie na pewno pewna rewolucja w mieście w czasie trwania tego remontu. To sobie trzeba zdawać z tego sprawę. Drugi temat dotyczy Zaułka Zielonego i Żeromskiego. To powiem tak, Zaułek Zielony oczywiście jest gotowy do wybudowania drogi, zrobienia oświetlenia i czeka w tej kolejce. Natomiast ulica Żeromskiego jest troszkę w innej sytuacji, ponieważ te domy wszystkie, które zostały wybudowane poniżej poziomu jezdni, nie są podłączone do infrastruktury miejskiej, do kanalizacji. I długo już oczekują na to. Również modernizacja drogi wojewódzkiej na tym odcinku musi być związana z włączeniem tej dolnej jakby drogi lokalnej do drogi wojewódzkiej. Dlatego tutaj są pewne takie bezwzględne uwarunkowania, że trzeba je szybko skończyć, a Zielona mogłaby jeszcze teoretycznie poczekać. Zaułek Zielony mógłby teoretycznie poczekać. Ale nie chcemy, żeby czekał dłużej do przyszłego roku. I myślę, że uda nam się włączyć to zadanie do wykonawczo do przyszłorocznego budżetu. Więc jak mówiłem, wtedy przez okres zimowy zrobimy dokumentację. Ona nie jest szczególnie skomplikowana, ponieważ tam nie ma potrzeby wykonywania sieci podziemnej. Tylko nawierzchnia i oświetlenie i do tego jesteśmy przygotowani. I zdążymy to zrobić, tak żeby w przyszłym roku zrealizować. Jeżeli chodzi o trzeci temat, braci Korczyńskich. Projekt jest gotowy, pozwolenie na budowę jest. I tak naprawdę jest to decyzja budżetowa, czy w przyszłym roku zrealizujemy. Ja uważam, że to zadanie należy w przyszłym roku zrealizować, ponieważ ono czeka już długo, bardzo długo. I byłoby niezrozumiałe, gdybyśmy zaczęli robić coś innego w stosunku do mieszkańców, którzy tam mieszkają, którzy po prostu na to oczekują. Oczywiście takich ulic w mieście gotowych jest więcej, ale wiecie Państwo, że są to kosztowne zadania, takie końcowe wykonanie ulic, bo zawsze należy myśleć również o infrastrukturze podziemnej, która nie zawsze jest kompletna, o kompletnym oświetleniu, o uregulowaniu różnych innych rzeczy z tym związanych. I są to zadania naprawdę kosztowne. W porównaniu z drogami, które robimy na terenach wiejskich, te dojazdowe, to są niewspółmiernie większe koszty. Chcę powiedzieć, że przy okazji już tak mówiąc o tych drogach na terenach wiejskich, szczególnie w zabudowie, że no, musimy bardzo rozważnie przystępować do tych zadań ze względu na brak infrastruktury podziemnej. Gdzie się okazuje, że potrzeby tej uzupełnienia tej infrastruktury nie da się zrealizować bez naruszenia tych dróg. Więc ja bym bardzo prosił, żeby nie forsować na siłę pewnych zadań, które no, nie można uznać za końcowe, za efekt końcowy, bo później mamy tylko z tym związane kłopoty. Także tutaj bym prosił o rozwagę. Mamy katalog tych dalszych dróg, jeżeli chodzi o tereny wiejskie, z funduszu Urzędu Marszałkowskiego, jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych, ale wybór ich kolejności i musi być dokonany bardzo rozważnie. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Pan powiedział, że garaże przy ulicy Korzeniowskiego są wykończone, garaże stoją, a czy ta droga asfaltowa do garaży też jest zrobiona? Bo ja po każdym deszczu tu, na każdej sesji zgłaszałam, że tam woda stoi i są problemy z dojazdem. Czy też jest już poprawiona, czy jeszcze nie?
jest poprawiona, ale nie jesteśmy przekonani, czy wystarczająco. I jeżeli nie, to po prostu wiosną będzie musiała być przebudowana. No, wykonawca zdaje sobie sprawę, że sknocił, ale trudno jest jakby doprowadzić do... Czasem są problemy, no, z gwarantami. Ale nie odpuszczamy tematu, wiemy, że trzeba go załatwić. Dobrze, ale termin tej gwarancji nie minie, prawda? W tej gwarancji będzie robił, czy my nowe pieniążki na to damy? Oczywiście koszty zostają po stronie wykonawcy, to jasne. I ponieważ inwestycja przy Alei Niepodległości została no, w zasadzie w połowie zrobiona i mieszkańcy tego okręgu czekają na te ławeczki obiecane, kubełki nowe i tak dalej, ale odpowiedzią urzędu panu burmistrzu jest taka odpowiedź, że po zakończeniu inwestycji Alei Niepodległości. Więc pytanie kiedy to raz, no wiadomo, że to jest sprawa kolejna, ale może dalsza praca, tak jak pan burmistrz Chmura obiecywał, że będzie jak przy Panieńskiej, a jak na razie to jest no, tak jak no, pół jest, a pół nie ma, więc teraz woda zbiera się gdzie indziej. Ale może już tak bliżej wiosny uda się jakieś ławeczki tym starszym ludziom, kubełki i tak dalej. Ale to jedno pytanie, bo wiem, że są priorytety i są ważniejsze sprawy, ponieważ ogromne pieniądze poszły na tą inwestycję i ja nie wiem, mam pytanie do pana burmistrza. Bloki miały być podłączane do kanalizacji, a z tego co wiem, nie są. W czyjej gestii to jest, żeby to już wykorzystać i nie było to na plac zabaw byle jaki, a tam jest szambo obok, okropne, duże. Czy pan burmistrz jest w stanie odpowiedzieć mi, czy te bloki będą podłączane, czy to będzie wykorzystana ta droga, ogromnie pracowita inwestycja? To tyle o alei. Jeżeli chodzi o Aleję Niepodległości, to są trzy tematy, które łącznie trzeba załatwić. Jeden to jest kanalizacja deszczowa, czyli odwodnienie ulicy Alei Niepodległości. Tą pierwszą część została zrobiona przy okazji remontu. Drugi to jest ten parking, który tam mieszkańcy zabiegają i który chcemy wykonać. I on również wymaga odwodnienia, bo taka próba założenia pewnej protezy z dołów płonnych się okazuje no, zbyt ryzykowna po prostu do realizacji. Zresztą skoro zdecydowaliśmy się robić odwodnienie ulicy, to nie ma żadnego uzasadnienia robienia tam jakichś dołów płonnych studzienek takich ślepych przy parkingu. Zrobimy to łącznie. No i oczywiście wykonania nowej nawierzchni na ulicy. I to wszystko przewidujemy na rok przyszły. Projekt tej kanalizacji deszczowej jest gotowy, jest zrobiony. Więc to wszystko, no i wtedy tam mała infrastruktura oczywiście, typu ławki, czy kosze na śmieci, czy inne elementy. Natomiast nie do końca kojarzę sprawę szamba jakiegoś, o którym pani tu mówi i kwestii podłączenia do kanalizacji sanitarnej jakichś elementów. Bez likwidacji szamb. I tak naprawdę szamba powinny być, bo tak to było robione kiedyś przed laty. No. Szamba sukcesywnie tam, gdzie one
no likwidujemy na Starym Mieście całą masę szamp zlikwidowaliśmy. Natomiast tam no, widać wygląda to, wymaga do przeglądu jeszcze całej tej sytuacji. Stopniowo będziemy sobie z tym radzić jakoś. Jeszcze dodam to, co ja, że tak powiem, wytrafiłam, będąc w wodociągach, to pani w biurze, pan Mielec, miał jakieś listy z tych szan, prawda? I muszę wystąpił o takie łącząc tą dużą inwestycję 338, już o tym wspominałam. Przydałoby się mieć rozeznanie, gdzie te szamba są, a sprawy się mają, właśnie sprawy się tak mają, to już pan burmistrz zapewne lepiej wie ode mnie, a jeśli nie wie, to poproszę o informację, bo do końca roku z tymi szambami nie będzie tak łatwo, po prostu będziemy płacić kary środowiskowe, to ja tylko wiem, jako sprawę taką gdzieś tam usłyszałam i warto byłoby, modne słowo, pochylić się nad tym i przemyśleć przed odpowiednim osobą w odpowiednim wydziale przedstawić, może jakiś sztab taki zorganizować, który podejmie się tych działań i sobie zacznie tak jak gospodyni dobra, prawda? Od podstaw, a nie od robienia czegoś na pokaz. Także jeśli nie, to jest ta sprawa, bo pan burmistrz wspomina o tych przy 338, tak ogólnikowo określa wymogi środowiskowe, prawda? No to tak na moje możliwości to jest, no chciałabym dokładnie wiedzieć środowiskowe, to ja mam na myśli te szamba, które likwidacja nie należy do urzędu. Absolutnie, to należy do chyba że jest w gestii urzędu. Pozostałe jest w gestii tylko prywatnych użytkowników. Szambo sobie może zostać na terenie posesji i można je wykorzystać do wód opadowych po odpowiedniej oczyszczeniu. I tak ludzie mają i to sądzę, pan jest w tym dziale, nie ja. I sądzę, że to szamba jako takie zostają, tylko już są odcięte, prawda? Samo szambo jest na terenie posesji, tylko już albo wody gruntowe, albo wody już do podlewania ogrodów. Także to ja już likwidowałam jedno szambo i organizowałam kanalizację przy moim salonie, bo też było tam szambo i na własny koszt. Także to tyle, jeśli chodzi o ten brzydki temat, ale bardzo istotny dla naszego miasta. Ja mam taką propozycję, jeżeli projektowanie ścieżki rowerowej z Łowa do Gubiąża po linii, dawnej linii kolejowej są problemy z przejęciem końcowej działki przy drodze 338, to proponował po prostu skrócić o 130 metrów i zakończyć na stacji kolejowej ścieżkę rowerową i nie płacić się przy drodze 338, bo na daleko nie prowadzi 600 metrów albo 200, tam taki duży plac, tam gdzie płacił kiedyś się zatrzymywał i wracał z powrotem do Wołowa, bo przecież ścieżka dalej przez most, przez Odrę nie pójdzie. Zacznę odpowiedź od tego ostatniego elementu. Niestety ta działka nie kończy się w okolicach dworca kolejowego, ta ostatnia działka sporna, tylko ona się kończy znacznie bliżej, na wysokiej skarpie i na takim ceglanym wiadukcie, bardzo wysokim i z którego zejście stanowi poważny problem, bo trzeba te rowery sprowadzać po prostu z tego wiadukcia. To jest ten problem. Działka jest dość długa. Natomiast jeżeli chodzi o szamba, kanalizację i drogę 338, to powiem tak. Oczywiście mówimy, mając na myśli przebudowę drogi, mówimy o kanalizacji przede wszystkim deszczowej, której nie ma, i o kolektorach, które biegną w drodze, bądź wzdłuż drogi, bądź trzeba je dobudować w pasie drogowym. I to jest jakby istota naszej troski związana z przebudową drogi 338. Natomiast to, co właściciele prywatni, bądź spółdzielnie mieszkaniowe mają w swoich budynkach, w jaki sposób podłączają do kanalizacji, no to jest oczywiście odrębny temat. Jeżeli dotyczy to obiektów publicznych czy na gruntach gminnych, to oczywiście leży jakby bezpośrednio ten obowiązek na razie uporządkowania tej sytuacji,
zlikwidowania szans niepotrzebnych, przejść jakichś, czy nowych podłączeń, czy tam, gdzie nie ma podłączeń, to podłączenia tych obiektów. Natomiast w pozostałych przypadkach właścicieli prywatnych czy spółdzielni mieszkaniowej jest to obowiązek właścicieli tych. I rzeczywiście, jeżeli są jeszcze obiekty niepodłączone na terenie miasta, a są kolektory sanitarne w pobliżu, to będziemy musieli dokonać przeglądu i przymusić do podłączenia. Ja mam pytanie o ten dział odnośnie przejęcia od PKP, bo wiadukt to jest na innej działce. Czy to chodzi o ten teren przy stacji kolejowej, bo tam jest tam działka za numer 586. I część prowadzi drogą drukową, ta działka przebiega przez drogę wojewódzką i kończy się tam mniej więcej trochę dalej na wysokości tej trafostacji, tego terenu, gdzie tam często zatrzymują się. Czy to chodzi, tam jest problematyka, czy powiadomość jest zdecydowanie dalej? No i właśnie ta działka, która kończy się praktycznie rzecz biorąc na moście i obejmuje część drogi wojewódzkiej, zaczyna się przy tym wiadukcie ceglanym. Tylko szybciutko, korzystając z tego obecności pana wiceburmistrza, chciałam tylko zapytać, jaki jest los tego programu niskoemisyjnego opłacony przez gminę, to raz, i drugie, farmy fotowoltaiczne, bo wiem, że to utknęło, a było na CITO zaklepywane i nic się nie dzieje, nie będzie się chyba działo w tym roku. To tyle. Program gospodarki niskoemisyjnej jest w ostatniej fazie przygotowania, to znaczy tak, część cała ta inwentaryzacyjna została zakończona, natomiast zgłosiliśmy wszystkie nasze zamierzenia inwestycyjne, tak żeby je przymierzyć do tych wszystkich standardów wymaganych przez te wymogi i termin spółka, która przygotowuje, firma, która przygotowuje nam ten program gospodarki niskoemisyjnej w ciągu listopada ubiegnie, więc dostaniemy ten program najpierw jako taki do ewentualnych jeszcze uwag, a nie pamiętam w tej chwili, czy z końcem listopada jest ostateczny termin, czy właśnie jest wstępny termin zgłoszenia, przedstawienia tego projektu ostatecznego. To jest to. Natomiast druga rzecz. Woltaiczne baterie. No to mówiłem tutaj o zmianach w planie miejscowym, bo to zależy. Powiem tak, tutaj nie zdradzając może wielkiej tajemnicy, że bo ona jest już w jakiś sposób publiczna, że ten teren był przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Funduszu, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i tam pewne nieprawidłowości zostały odnalezione w związku z nieuprawnionym składowaniem odpadów i to troszkę komplikuje sprawę, ale jest to sprawa tak naprawdę między właścicielem a inwestorem. Inwestor odwiedził nas niedawno i dopytując się o losy właśnie planu miejscowego, zmian w planie miejscowym, jest zainteresowany, podtrzymuje swoje zainteresowanie, więc w tempie, w jakim możemy, ten plan jest przygotowywany i w przyszłym roku będzie uchwalony, pewnie późną wiosną. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/20/2014 Rady Miejskiej w Łowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Łów na 2015 rok. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie skarbnik, coś jeszcze jest. Projekt uchwały omawiany był na komisjach. Jeżeli są pytania, proszę o nie zadawać. Informacji o opiniach komisjach stałych.
Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Przestawcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 82 przez 2015 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie emisji dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie emisji obligacji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Projekt był przedstawiany, omawiany. Jeśli są pytania, jeszcze proszę. Dziękuję. Nie ma. Bardzo proszę o opinię Komisji Stałej. Komisja Rewizyjna. Bez rozstrzygnięcia. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Dziękuję Państwu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Proszę panie burmistrzu. Projekt uchwały był przedstawiany na posiedzeniu komisji omawiany. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Proszę Państwa. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Stałej. Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Komisja Oświaty, przepraszam bardzo. Komisja Działań Gospodarczych. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Dziękuję Państwu, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto z Państwa wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w całym Wołowie na rzecz Skarbu Państwa Zakładu Karnego w Wołowie. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. Proszę. Proszę szanowni państwo, są pytania co do projektu uchwały? Widzę, dziękuję. Proszę o opinię Komisji Stałej. Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Nie dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie wyboru burmistrza do Sądu Rejonowego w Wołowie na kadencję 2016-2019. Na podstawie artykułu 160 ust. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Wołowie dokona wyboru 6 ławników do Sądu Rejonowego w Wołowie do rozpoznawania spraw rodzinnych w głosowaniu tajnym. W celu przeprowadzenia wyboru ławników proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę. Proszę. Zgłaszam pana Janusza Wygody. Czy pan Janusz Wygoda się zgadza? Dziękuję. Proszę o kolejne kandydatury. Proszę. Pan Zeron Bujasz. Proszę. Pan Radny się zgadza? Proszę. Proszę o kolejne kandydatury. Bardzo proszę, bo nie wiem, Kasia.
Panią, ja poproszę panią. Zawsze zgadzam się. Dziękuję pani radna. Dwie osoby na jeszcze. Jeszcze. Nie, no jeszcze przyjdzie. Okej, okay, to bardzo proszę kolejny. Proszę bardzo. Tak? Zgłaszam panią. Panią Wieracką. Pani radna się zgadza. Dziękuję państwu. Kto z państwa jest za zamknięciem listy kandydatów do komisji dyskutacyjnej? Kto jest za? Głosować do urny teraz. Kto jest przeciw? Imiennie. Kto się wstrzymał? Potrwa trochę. Dziękuję. Stwierdzam, że skład komisji dyskutacyjnej został zamknięty, czyli w jej składzie będą pani radna Grażyna Racka, pani radna Katarzyna Kazylak i pan radny Janusz Piotra. Dziękuję państwu. Wobec powołania składu komisji dyskutacyjnej ogłaszam 5 minut przerwy w sesji w celu przygotowania kart do głosowania.